Jeziorany Podcast 26 w bardzo dobrych humorach. Witają Was Andrzej Cymorek I Rafał Niewiadomski. i Rafał Niewiadomski. Zaczynamy od największego newsa chyba, który od wczoraj już jest takim newsem oficjalnym, o którym możemy mówić. Nasi drodzy słuchacze, Jędras jest na Twitterze. A ja bym ciekawy byłem, co to za news będzie teraz. Więc no to jest wydarzenie. Już ma prawie 20 followersów, których mu nagoniłem. Drodzy słuchacze, jeśli jesteście na Twitterze i chcecie sobie porozmawiać z Jędrasem, szukajcie twitter.com dzielone przez Andrzej Cymorek, bez kropek, bez żadnych znaków. Tam Jędrasa znajdziecie. Trzeba go mocno zdopingować do tego, żeby zaczął być aktywny, bo konto założył. I wiem, że to jest jego konto, natomiast niestety wciąż słabo z tym aktywnością. Jędras, wytłumacz nam, dlaczego tak słabo z aktywnością jest. Wiesz co, zbierałem się do założenia Twittera chyba 2 lata, więc wiesz, takie mam tempo niestety. Spóźniłeś się tylko 10 lat w stosunku do mnie. Tak, ale postaram się to zrobić, postaram się uaktywnić szybciej niż za kolejne 2 lata. Zacznę może od jakiegoś prawda, liftingu wizualnego, ale obiecuję, że coś tam będę wypluwał z siebie. Poza anteną dam ci tipy, jak sobie nabijać followersów. No, słuchajcie, ja Jędrasa znam od, nie wiem, myślę, że spokojnie ponad 10 lat jest, jak ze sobą gdzieś tam pisujemy na różnych forach internetowych. Tak. To jest człowiek, który ma niesamowitą wiedzę, zresztą wiecie o tym, bo nas słuchacie. I myślę, że warto jego obserwować, bo na tym koncie będzie na pewno bardzo dużo ciekawych informacji związanych pewnie z jeziorowcami i pewnie nie tylko. No dobra, no to tyle takiej reklamy konta twitterowego. Dziękuję ci bardzo, aż się zawstydziłem. Dobrze, nie widać mnie teraz, bo jestem cały czerwony. Gdybym był ogarnięty, to bym teraz puścił tak kawałek tej reklamówki Kobasa, chyba Kobasu w piątek, gdzie wiem taka co. Była piramida tak. Sukcesu i Kobi mówił you are welcome. Tak jest. No to co, jedziemy. Jeziorany mają bilans 20-3. Od naszego ostatniego podcastu wygrali 6 spotkań, przegrali tylko jedno. To jedno niestety przegrali z Dallas Mavericks. I może od tego sobie może zacznijmy. Jędras, oglądałeś ten mecz Dallas pewnie na żywo, bo leciał w dobrej godzinie. Co tam, powiedz mi, co tam twoim zdaniem nie zatrybiło, że oni zostali pokonani przez Dallas? Bo stanęli tylko totalnie w trzeciej kwarcie. Wiesz co, no... Trzeba zacząć od tego, że Dallas zagrało bardzo dobrze i też trzeba im oddać, że zespół w świetnej formie. I grają cały czas bardzo dobrze, to jest w tej chwili chyba druga siła konferencji. A tak mają po prostu kosmiczny póki co. I to bez względu na to, czy jest Doncic na parkiecie, czy nie ma Doncicia. Co by się nie działo, jaką piątką by nie grali, to tam wszystko ładnie funkcjonuje po obu stronach parkietu, zwłaszcza w ataku. Więc no nie chciałbym tutaj mówić, że Lakersi zlekceważyli rywala, czy nie podeszli do tego meczu poważnie. No Dallas zagrało świetnie i zasłużenie wygrało. Jeśli chodzi o Lakersów, to cóż, to był chyba pierwszy mecz w tym sezonie o takiej wczesnej porze. To też mogło mieć znaczenie, jeśli chodzi o poziom jakiejś koncentracji i zaangażowania energii. No i Lakersi byli po 10 meczach wygranych z rzędu. To też przychodzi zawsze po takiej serii jakiś taki słabszy dzień, słabszy moment, jakieś takie przesilenie. W końcu musiało się zdarzyć. Oni się prosili od kilku meczów od taki za przeproszeniem w pierdziel. Bo męczyli się z tymi słabszymi rywalami, wygrywali w końcówkach dopiero kiedy wrzucali wyższy bieg. No i aż się prosiło, żeby ktoś w końcu ich za te błędy ukarał, no i Dallas się zjawiło. Bardzo chętnie posłużyło jako kat. No i tyle, cała historia. Ja myślę, że tutaj kluczem do sukcesu Dallas była gra Doncicia, bo on w pierwszej połowie, nie wiem, miał jakieś 5 punktów, 4 zbiórki, 3 asysty, coś w tym stylu. Mhm. Pamiętam, że to bardzo słabo wyglądało statystycznie, a mecz zakończył chyba 30-10-8, czy nawet triple-double zrobił 30-10-10, nie wiem, coś. Wiem, że jakieś takie już kosmiczne cyferki wykręcił pod koniec meczu, że to już wow, no i to chyba nawet wcześniej usiadł. No, obawiasz się takiego starcia w playoffach z Dallas? Mimo wszystko nie, znaczy obawiam, szanuję ten zespół jako przeciwnika, ale to jest jednak drużyna młoda, ciągle bez doświadczenia w tej fazie rozgrywkowej. Wydaje mi się, że oni jednak w ataku grają trochę ponad stan, bo to naprawdę jest kosmiczny wynik, to co Aż oni robią. Się nie chcę wierzyć, bo oni nawet skład mają bardzo słaby. Przecież ja patrzę na te nazwiska, tam nie ma wielkich nazwisk, przecież topowi wolni agenci omijali Dallas. No, Porzingis też znakiem zapytania jest i też gra moim zdaniem 2/3 tego, na co go stać, nie? A mimo to grają świetnie.
Tak, więc ja myślę, że gdzieś tam jednak jakiś kryzys ich czeka, mniejszy lub większy, prędzej czy później. Ten atak troszkę siądzie, też rywale nauczą się z nimi grać, bo to też jest taka trochę nowość, troszkę wzięli ligę z zaskoczenia. Minie parę miesięcy, parę tygodni i po prostu drużyny zaczną rozpoznawać ich słabe punkty i dobrze, i lepiej pod nich planować. Także myślę, że w 7-meczowej serii, myślę, że byłaby to fajna seria i nie byłaby to łatwa seria, ale jednak wydaje mi się, że siła, doświadczenie i ten star power Lakersów wziąłby górę. Aha, no dobra, no to sobie wracamy do Lakersów. Lakersi notują serię 11 wygranych z rzędu, co jest najlepszym wynikiem od 72 roku w sezonie Wyjazdowych w sensie. Masz 72-73. na myśli wyjazdową serię? Tak, powiedziałem. Tak. Nie, tak, chodzi mi o mecze wyjazdowe. W Tak, tej tak. chwili na wyjeździe mamy bilans 11-1. Przegraliśmy tak naprawdę tylko w Staples Center w pierwszym meczu z Clippersami. No, powiedz mi, jesteś w małym szoku, bo teraz pojechali na tą najtrudniejszą serię wyjazdową Utah, Denver, Utah i Portland. 1-2 to już, czy 2-1 nawet byłoby brane za niesamowity sukces. Tymczasem oni się przejechali po tych trzech ekipach na ich terenie, gdzie chyba ten mecz z Utah największe wrażenie zrobił, to był back-to-back grany. Utah też praktycznie nie istniało w tym meczu. No co, zszokowany trochę jesteś takim wynikiem? Na pewno jestem pod wrażeniem. Nie wiem, czy jestem zszokowany. Byłem bardzo ciekawy, jak Lakersi zareagują po tej porażce z Dallas. To też w takich sytuacjach można dużo o drużynie się dowiedzieć, jak wychodzi nazajutrz po takiej bolesnej porażce. No cóż, no to był chyba taki. Tak patrząc na taką nowożytnią historię, te ostatnie 10-15 lat to chyba najgorsze miejsca do grania dla Lakersów były, czyli Dokładnie. Portland, Utah i Denver, a to jeszcze 3 mecze w 4 dni. Tam jeszcze Lakers nie byli w pełni sił, bo tam przed meczem w Denver jakieś chrupsko się zdaje się pałętało po Tak, połowa szatni. składu była przeziębiona, Tak, tak. a oni już i po prostu, no te trzy drużyny, no nie chcę powiedzieć zmietli, bo jednak z Denver było trochę walki. Ale no kontrolowali praktycznie przebieg gry od pierwszej do ostatniej minuty każdego meczu, przegrywali może przez kilka minut w ciągu tych trzech spotkań. No i trzeba powiedzieć, że po prostu pokazali, że w tym momencie są poziom wyżej niż te pozostałe drużyny. No i co mogę powiedzieć? No spodziewałem się, że Lakersi będą dobrzy, a nie spodziewałem się, że będzie się ich tak fajnie oglądać. Naprawdę, ten atak już tak ładnie trybi w porównaniu z tym, co było na początku sezonu. Jest świetna chemia w drużynie, to trzeba powiedzieć, to widać na pierwszy rzut oka, że ta drużyna się świetnie rozumie i lubi. No i cóż, no pytanie, czy taką intensywność, taką formę są w stanie utrzymać przez cały sezon, bo jeśli tak, to wow, to czekają nas Ja wielkie rzeczy. temat chemii jeszcze chciałem poruszyć troszeczkę później, natomiast chciałbym o meczu z Denver Nuggets troszeczkę podyskutować, bo dla mnie to był taki statement game, bo Denver w tym momencie miał drugi bilans na zachodzie, tam był chyba tylko mecz różnicy, jedna porażka różnicy chyba pomiędzy tymi dwiema ekipami. I Tak. szczerze mówiąc, spodziewałem się po Denver takiego spotkania, no naprawdę bardzo trudnego, że po prostu wow. Ale obserwuję sobie grę Jokicia i to nie jest ten Jokic sprzed roku. Patrzyłem ostatnio w takie zaawansowane statystyki, które wrzucałem, zaawansowane. No po prostu wszedłem na Basketball Reference, wpisałem ile razy w tym sezonie zrobił 20-10-5. I wyskoczyło mi, że zrobił tylko dwa takie spotkania. Denver ma zagrane już 20 spotkań, czyli bardzo mało. W zeszłym sezonie Jokic na tam, nie wiem ile spotkań zagrał, ale miał 24 spotkania, w których robił 20, 10, 5 i miał 9 spotkań, w których robił 30 punktów, 10 zbiórek i 5 asyst. W tym sezonie nie miał ani jednego takiego spotkania. Jokic wygląda źle, Jokic wygląda słabo, jest fizycznie, nie wiem, chyba się po prostu za dużo nagrał. W zeszłym sezonie playoffy, Mistrzostwa Świata, w tym sezonie widać, że jest delikatnie zmęczony, fizycznie też nie jest super przygotowany, jest ulany. I tak, ja się mega obawiałem Denver, natomiast no nie oszukujmy się, Anthony Davis i pozostali podkoszowi Lakers, no może nie pozamiatali Jokiciem, ale dla mnie gość nie robił wielkiej różnicy. No, ewidentnie Jokic, znaczy dla mnie to on po prostu jest trochę zaniedbany. On nigdy nie był tytanem pracy, jeśli chodzi Ale w o zeszłym dbanie o roku własne wyglądał tak samo. ciało. Jego waga wcale chyba jakoś tam się mocno nie zmieniła. Nie wiem, no tak trudno na oko ocenić. Natomiast tu nawet już parę kilo niewidocznych może zrobić różnicę. Może słabsza kondycja, może gorzej przepracowany off-season. Natomiast no rzeczywiście, no. Nie wygląda tak dobrze jak rok temu. Zobaczymy, może potrzebuje po prostu tych paru miesięcy ligowego grania, żeby dojść do dobrej dyspozycji. No poczekamy, zobaczymy. Jeśli chodzi o Denver, to faktycznie do tej pory bardzo groźni u siebie.
bardzo dobry bilans. Natomiast no, w tym meczu z Lakersami widać było, że no, przy Lakersach grających naprawdę, naprawdę na swoim poziomie, z należytą mobilizacją, traktujących ten mecz faktycznie jako statement game, no wyglądali jak drużyna półeczkę niżej. Nawet świetny Millsap, czy tam dobre przebłyski Mareja, no nic nie mogło zdziałać, kiedy faktycznie Lakersi podkręcali tempo, zwłaszcza w obronie, i zamykali totalnie, zwłaszcza Davis zamykał totalnie pomalowane. No tam były chyba trzy czy cztery takie akcje z rzędu, gdzie po prostu zniszczył w obronie i w ataku. Tak, no, tak. Davis, ja mam problem taki ostatnio, gdzieś tam była dyskusja pomiędzy Twitterowiczami a propos tego, kto jest bardziej MVP tego sezonu w Jezioranach. I ja mam problem, nie potrafię wytypować, czy bardziej Anthony Davis ze swoją defensywą i grą w ataku należy mu się MVP, czy bardziej LeBron za atak, za kreowanie partnerów. To jest pierwszy podający ligi, przypomnijmy. I w sumie też za obronę, co prawda tam w zaawansowanych statystykach LeBron tak super nie wychodzi. Natomiast tak zwanym eye testem, no, wygląda super w obronie, zasuwa, zapiernicza. I wielokrotnie dawał przykład, i to już w pierwszych akcjach meczu, rzucał się po te piłki, rotował, nie odpuszczał. Pięknie się to ogląda. Dokładnie, dokładnie. Też mam z tym problem, powiem Ci, bo do, jeszcze tak, nie wiem, tydzień temu jeszcze, jak ktoś by mnie pytał, to bym powiedział, że oczywiście LeBron jest kandydatem do MVP. I też wydaje się tak, że on tak wśród kibiców wydaje się jako ten główny kandydat, jeśli chodzi o zawodnika Lakers. Natomiast tak ostatnio właśnie po tej serii wyjazdowej zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem Davis też nie powinien być w tej konwersacji. Bo owszem, on może ofensywnie nie ma takiego wpływu na grę drużyny jak LeBron, który po prostu fenomenalnie, zwłaszcza rozgrywa. Gra trochę jak taki późny Magic, który łączył scoring ze świetnym playmakingiem. Ale to, co robi Davis w obronie, to jest naprawdę niesamowita sprawa. Trochę I zamyka jak taka nowa wersja Billa Russella po prostu. No, zamyka wszystkich. Zamyka wszystkich. Zamyka. Tam były akcje, że Mareja zamknął chyba w jednej akcji. Akcję później zablokował rzut Jokicia. W kolejnej akcji znowu gdzieś tam przejął chyba Mareja, nie dopuścił do punktów. I po prostu człowiek ogląda to i wow, naprawdę to jest takie basketball porn. No, super się to ogląda, no bo tak. Wiesz, to jest tak, że rzadko kiedy można sobie oglądać zawodników, którzy są tak elastyczni w obronie i potrafią naprawdę, z reguły ktoś słabiej gra przeciwko niskim albo przeciwko wysokim, i świetnie mi się to ogląda, jak sobie patrzę, że zawodnicy drużyny przeciwnej grają pick and rolla, żeby przejął ich Anthony Davis. I z reguły to się kończy jakąś tam celną trójką albo wjazdem, minięciem wysokiego, a tu przejmuje ich Anthony Davis i ci goście, dopiero do nich dociera, co oni zrobili, że wiesz, no grają tego pika tak bezmyślnie, żeby było przekazanie, i nagle do nich dociera, że cholera jasna, już lepiej było pozostać na tym greenie, czy tam na nie wiem, na Caruso, czy na kimkolwiek, tak, niż cisnąć. Natomiast no, Davis super roboty robi w tej obronie, tam jest dosyć mocna kampania w mediach, zawodnicy też często piszą, że to jest Defensive Player of the Year. No i myślę, że z takich wczesnych kandydatów, no to tutaj mamy Davisa, naprawdę ma solidną pozycję w tej kwestii. No. Jeśli chodzi o gracza roku, znaczy jeśli chodzi o Defensive Player of the Obrońcy Year, roku, to jak najbardziej wydaje mi się, że jest w tej chwili bezkonkurencyjny. No nie wiem, kto tu może się równać. Może Janis, bo on też rozgrywa fenomenalny sezon. Natomiast no, Davis, tak jak mówię, taka nowa wersja Billa Russella, aż tak chce się powiedzieć, czy Wilta Chamberlaina, jeśli porównujemy bardziej tutaj z podwórka Lakers. Bo naprawdę, on jest fenomenalny, broni kosza, broni obwodowych po switchach, no nikt go nie jest w stanie przejść. Zastanawiam się w ogóle, czy też, bo tak sporo osób krytykowało ten pomysł, żeby Davis grał na czwórce obok typowego centra, że Davis powinien grać na środku. A przypadkiem, czy nie jest tak, że ta gra właśnie obok, że posiadanie obok gracza typu McGee czy Dwight właśnie nie sprawiło, nie uwolniło tego potencjału Davisa w obronie, bo on teraz nie musi, nie jest tą samotną, ostatnią linią obrony, tylko może skupić się właśnie na pomocy w innych miejscach i po prostu sieje popłoch jako ten dodatkowy defensor z pomocy, wiedząc, tak, że i tak, tak za plecami ma kolejnego wysokiego, który po prostu może w obronie pomóc i zablokować rzut, czy postraszyć. Faktycznie ja też się zastanawiałem, czy to będzie miało sens, natomiast statystyki te zaawansowane mówią, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo te najlepsze takie statystyki
duetów na parkiecie, to właśnie najbardziej pozytywne minuty to są wtedy, kiedy Davis jest na boisku albo z Dwightem, albo z McGee. Oni chyba w duetach mają te największe, takie najlepsze statystyki zaawansowane, że najbardziej plusowo Lakersi wtedy wyglądają, szczególnie w tej obronie. Natomiast, no właśnie, tutaj ja myślę, że dzisiaj jest, wszystkie zespoły grają za trzy, szukają tych rzutów za trzy i Davis na obwodzie to jest naprawdę postrach, bo ciężko go minąć, bo oni tak zdąży cię złapać na bloku. Natomiast jeśli chodzi o trójkę, to jest masakra, bo nawet taka była sytuacja z Bogdanowiczem w Utah, gdzie dostał piłkę gdzieś tam przy linii końcowej. Zrobił pompkę, odskoczył w lewo i 99% zawodników tej ligi poza Antonym Davisem i Janisem Antetokounmpo pewnie poleciałoby w trybuny i Bogdanowicz, który tego dnia był niesamowicie dobrze dysponowany na dystansie, chyba trafił 4 na 7 za 3 czy 4 na 8, coś takiego, był w gazie w każdym razie, a Anthony Davis zdążył opaść na ziemię, wyciągnął ręce, wyskoczył do góry i zdążył tak opuszkiem palca dotknąć piłkę, która poleciała metr od kosza i to pokazało taki niesamowity zasięg ramion, niesamowitą uniwersalność i myślę, że stąd tutaj ten sukces defensywny Lakersów na obwodzie, bo zespoły, jeśli, nie wiem, zaraz sobie kliknę, natomiast wydaje mi się, że zespoły chyba bardzo słabo rzucają przeciwko Lakersom za trzy. Przyznam, że nie sprawdzałem, też trzeba by sprawdzić. Natomiast tak, jak której mówiłeś, to też jak najbardziej rzuciło mi się, zapadło mi w pamięć, bo niesamowite to było zagranie, że po jednej pompce jeszcze Davis wrócił i drugi raz zdołał przeszkodzić, zablokować Bogdanowicza. No to jest też to, że to nie tylko jest kwestia umiejętności, ale też niesamowite zaangażowanie, które wykazuje i Davis, i cały zespół. Przynajmniej wykazywał w tej serii wyjazdowej. Natomiast wspominałeś o tych świetnych statystykach duetów zaawansowanych. Jest jeszcze jeden gość, który w tych duetach, czy też kartetach wypada... Tak, o nim też dzisiaj porozmawiamy. Fenomenalnie. I właśnie, wiesz, o kim mówię? American Dream. Alex Caruso. Tak jest. Od gościa, który miał problemy z graniem w koszykówkę na uniwersytecie i tam ledwie się przebijał do składu, dostał szansę i tak dalej. Od gościa, który tak naprawdę nie miał szansy, nie powinien znaleźć się w lidze NBA, bo nie dysponuje wzrostem ani niesamowitym atletyzmem i tak dalej. A gość dzisiaj gra w crunch time u boku LeBrona i robi robotę i ma najlepsze defensywne wskaźniki, defensywne w drużynie. To jest niesamowite, nie? Alex Caruso, tak. Kocham Alexa Caruso, uwielbiam tego. Wszyscy gościa. Kochają Alexa Caruso. Alex Caruso dostaje trzecią największą owację w Staples Center, gdy jest wyczytywany po LeBronie i po Anthonym Davisie. Davis, Caruso w ogóle, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, jak świetnie bronił Lillarda w ostatnim meczu. Tam były fragmenty, kiedy na nim siedział. Tak. No świetnie się spisuje, no defensywnie to jest no, chyba najlepszy obwodowy w tej chwili w Lakersach, a to sporo mówi, bo akurat w defensywie Lakersi mają kilku dobrych zawodników. No brakuje mi jeszcze, żeby tak ustabilizował trochę rzut, jakby tak faktycznie ta jego trójka była na takim solidnym poziomie, co pokazywał rok temu, no to byłoby super, bo w tej chwili tak no w kratkę, bywa, że trafia, bywa, że nie trafia. Nie jest to jeszcze ten poziom, żeby obrońcy musieli go respektować i przy nim trzymać obrońcę. Tego jeszcze troszkę brakuje, ale fajnie, że dostał, przebił się w rotacji, że nie grzał ławy przy czwartej sezonu jak rok temu, tylko od razu trener Vogel rozpoznał jego potencjał. Tutaj też troszkę ta kontuzja Rondo na początku rozgrywek była takim trochę szczęściem w nieszczęściu, bo też pozwoliła Caruso się pokazać i rzeczywiście już potem w ogóle nie miał wyboru, musiał nim grać, bo po prostu grał za dobrze. No i cóż, no i mam nadzieję, że dalej będzie dostawał minuty ze starterami i dalej będzie grał w crunch time i zamykał najlepszych graczy obwodowych przeciwnika. W międzyczasie mam nadzieję, że w ofensywie będzie coraz lepiej, ale i tak, na to gdzie, jak on zaczął, skąd on przyszedł, jak on się rozwinął tutaj, jak od gościa, który w Summer League walczył o miejsce w ogóle gdzieś na obóz przedsezonowy, stał się tak ważnym graczem rotacji, który kończy mecze przecież, no to wow, super, super historia i oby tak dalej. On się idealnie pasuje do LeBrona, jeśli chodzi o gościa na pozycji numer 1, bo on nie potrzebuje piłki na rozgrywaniu. Świetny jest w grze bez piłki w ataku, bardzo często ścina, coś tam trafi czasami za trzy. Generalnie nie,
nie stwarza, jakby to powiedzieć, no nie dubluje się pozycją, powiedzmy, z LeBronem, który potrzebuje tej piłki. Natomiast w obronie jest no, niesamowitym takim rottweilerem, który jest rzucany na tych niskich rywali i naprawdę robi robotę. I on jest też fizycznie bardzo świetnie zbudowany. W ogóle to nie jest gość, który on tylko wygląda tak niepozornie. Natomiast jak się ktoś przyjrzy, jaką on ma muskulaturę, jakie tam są bice, jakie są żyły, jak on jest wyżyłowany. Zresztą on, było takie śmieszne zdjęcie w off-season. Ktoś, jeden z fanów dla jaj sobie powiększył Caruso do takiego Hulka prawie. Tak. I to tak nie do końca było wiadomo, czy to jest fake, czy to nie jest fake. Po czym okazało się, że 3 dni później Caruso dostał test z NBA na obecność niedozwolonych substancji, który przeszedł pozytywnie, w sensie, że nic nie wykryto u niego, tak? Więc to wszystko jest, przyjmijmy, zbudowane w miarę tam według, no może nie jest jakoś tam mocnymi prochami wspomagany. Natomiast oglądanie Caruso w grze to jest naprawdę, użyję tego słowa po raz drugi, bo bardzo polubiłem to słowo, to jest basketball porn. Naprawdę, to co ten gość robi, polecam wam sobie tak poobserwować jego grę przez, powiedzmy, kilka minut, że tylko się patrzeć na niego, na to co on robi, jak reaguje w obronie. To jest właśnie niesamowite, że on oprócz tego, że jeden na jeden fajnie wygląda w tej defensywie, to wydaje mi się, że największą jego zaletą jest to, że on świetnie w tej obronie rotuje. Już wielokrotnie były takie sytuacje w spotkaniach, że on był tym trzecim, czy czwartym, czy nawet piątym, kiedy trzeba rotować, zamienić krycie, nadrobić przewagę w ataku, jaką sobie zespół drużyny przeciwnej wypracował podaniami i rozrzucaniem. I nagle gość się znajduje gdzieś tam w trumnie, czy wymusza faul w ataku kogoś, kto chce ściąć. Czy nagle wyrasta jak z podziemi gościowi, któremu się wydaje, że zaraz miał czystą pozycję do rzutu, a tu nagle ciach jest Caruso, przeszkadza mu przy rzucie i fizycznie też nie przegrywa zbyt wielu pojedynków, a jeśli je przegrywa, to w taki sposób, że zdąży dojść pomoc wysokiego. Zresztą tutaj też trzeba oddać sztabowi szkoleniowemu, że oni wykonują niesamowitą robotę, zrobili, jeśli chodzi o ustawienie tego zespołu, plan defensywny, tam każdy wie, co ma grać, tam nie ma przypadku, tak jak było na przykład z Lillardem, Caruso wiedział doskonale, jak ma się ustawiać, kiedy w post-upie go próbuje Schett Lillard zgarnąć, jak ma, z której strony przyjdzie pomoc, także no wow, tutaj poza Caruso To zaraz sobie przedyskutujemy jeszcze o sztabie szkoleniowym, bo tutaj też jest sporo do opowiedzenia. Jeszcze coś chciałeś dodać o Caruso? O Caruso chyba nie. No. Dobra, to kończymy wątek Caruso i teraz jedziemy dalej. Rondo, który właśnie w tej lidze gra ileś tam też lat. Chciałem Rondo. Ja na razie o Rondo, jego grze też sobie może opowiemy dzisiaj, natomiast ja chcę powiedzieć to, co Rondo powiedział. Rondo ostatnio powiedział w którymś tam wywiadzie, że to jest najlepszy, najlepiej przygotowany sztab trenerski, z jakim miał do czynienia, że on przygotowuje się do tego, że pewnego dnia będzie trenerem i sporządza sobie notatki z tego, jak pracuje Vogel i jego sztab szkoleniowy. Odnośnie tego sztabu szkoleniowego było dużo znaków zapytania. Mówiono, że Jason Kidd jest tylko po to, żeby wygryźć wcześniej czy później Vogla. Tak, sam tak się mówię. Tak. Natomiast, no wow, powiem ci, że pamiętam takie filmiki z pre-season, gdzie Vogel mówił, że się nastawiałem na obronę i tak dalej. Natomiast ja pamiętam, że co roku mówiono w Jezioranach, że będziemy się nastawiali na obronę, obrona będzie tutaj najważniejsza, będziemy zapieprzać, a zawsze się kończyło tak, że byliśmy gdzieś tam w połowie stawki, jak dobrze poszło. Natomiast w tym roku, no to kopara mi generalnie opadła, bo to, co grają w obronie, to jest wow, super się to ogląda. A warto jeszcze nadmienić, że grają od jakiegoś czasu bez swojego najlepszego obrońcy na obwodzie, czyli Avery'ego Bradley'a, tak? No Bradley ma wrócić lada dzień, z tego co dzisiaj czytałem. Jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj nagrywamy to w niedzielę wieczorem, więc jeszcze nie wróci na spotkanie z Minnesota Timberwolves, ale już prawdopodobnie na ten wyjazd na wschód już wróci. Tak, natomiast no ja bym go już nie nazwał najlepszym obrońcą Lakersu na obwodzie. Uważam, że albo Caruso, albo Danny Green zasługują na to miano. Natomiast Bradley grał też bardzo dobrze i teraz ciekawa kwestia jest po jego, co zrobić, jak on wróci, ponieważ pod jego nieobecność świetnie się spisuje Caldwell Pope, którego tak któremu, się martwiliśmy. Któremu służą minuty grane przy boku LeBrona. No właśnie, i teraz pytanie, czy Bradley powinien odzyskać swoją pozycję startera, czy lepiej nic nie ruszać i trzymać się zestawienia, które działa ostatnio, czyli KCP w pierwszej piątce. No trudna decyzja.
bo to zawsze troszkę ryzyko mieszania z chemią zespołu. Aha. Jeśli coś dobrze funkcjonuje, to po co to Właśnie, zmieniać, nie? właśnie, właśnie. No to jest dobre pytanie. Ja szczerze mówiąc, z jednej strony lubię to bogactwo na obwodzie, bo zawsze możesz kogoś wpuścić i zobaczyć, jaki to przyniesie skutek. Natomiast mi cały czas brakuje w tym zespole niskiego skrzydłowego. Ja nie wiem, czy... Nie wiem, czy... Wiesz, no sezon jest długi, dojdą pewnie jakieś urazy jeszcze wcześniej czy później i tak dalej. Natomiast ja bym się mocniej zastanowił, czy nie zrobiłbym jakiejś paczki, w której wrzuciłbym albo KCP, albo Averego Bradley'a, bo oni mają dużą wartość w tej chwili, żeby zdobyć jakiegoś tego niskiego skrzydłowego. Choć z drugiej strony to może przynieść, skoro wygrywają, to po co to zmieniać, nie? No to jest dylemat, bo jak najbardziej zgadzam się, że przydałby się tu jeszcze jeden zawodnik na pozycji numer 3 do obrony. No brakuje gościa przede takiego wszystkim. Właśnie, który wszedłby, żeby wiesz, przycisnąć takiego Lukę Doncicia, tak? Na Tak. przykład. Świetnie, to ten mecz to świetnie pokazał, że tutaj jesteśmy w dupie, bo mamy tylko LeBrona tak naprawdę, takiego typowego niskiego skrzydłowego. Jest tam ten pierwszoroczniak Horton Tucker, który w NBDL sobie świetnie pogrywa, który też jest świetnym obrońcą, ale no niestety to jest chyba za wcześnie dla niego na taki poziom grania w NBA. Tak, no i teraz pytanie, bo z jednej strony, okej, jak najbardziej, przydałoby się kogoś sprowadzić, ale z drugiej, żeby kogoś sprowadzić, trzeba kogoś uciąć albo oddać wymianie. I teraz, czy ważniejsze jest właśnie dodanie do tego brakującego skillsetu do drużyny, czy lepiej nie robić nic, żeby tutaj nie babrać, nie mieszać i nie Nie, ryzykować chemii? nie popsuć chemii, Tak, bo a to ta jest chemia też... jest fenomenalna, oni tak Tak. się świetnie czują. Podkreślałem to na każdym kroku, czy to Kuzma w ostatnim wywiadzie, czy Dwight Howard. I no wow, wiesz co, ja śledzę tych wszystkich chłopaków, czy to na Twitterze, czy na Instagramie. Oni po każdym meczu rzucają jakieś tam swoje zdjęcia swoich kolegów, gdzie mobilizują się, piszą jakieś tam pozytywne rzeczy. No nie sposób tego nie dostrzec i to wygląda fenomenalnie po tylu latach, kiedy różnie to bywało w tym zespole, kiedy były problemy pomiędzy Nickiem Youngiem, powiedzmy, a D'Angelo Russellem. Tutaj nareszcie, pomimo tego, że wszystkim się wydawało, że posiadanie DeMarcusa Cousinsa i Dwighta Howarda to może być taka mieszanka wybuchowa i kiedyś to wybuchnie i kiedyś to jebnie, a tu się okazuje, że wcale nic nie walnęło, tylko jest mega. Dwight Howard jest uznawany za najlepszego kumpla w szatni, w zespole, kogoś, kto tworzy atmosferę. No tak, no to jest właśnie to, że ten zespół został zbudowany przez zawodników tak naprawdę, bo to tutaj LeBron w dużej mierze z Davisem dobierali sobie gdzieś tam za kulisami partnerów do drużyny. Oczywiście miał w tym też swoją rolę zarząd Lakers, ale generalnie no, trzeba było przejść przez LeBrona, żeby dojść do Lakersów, żeby podpisać kontrakt z Lakersami. Więc to są ludzie, którzy chcieli ze sobą grać po prostu. Oni się znają I w to większości widać, i i to to widać. widać. I dokładnie, i stąd ta dobra chemia. Teraz pytanie, czy pozbycie się jakiegoś elementu, choćby nawet jakiegoś teoretycznie nieistotnego, kogoś, kto gra małe minuty, jak na przykład Daniels czy Dudley, czy to już trochę nie zaburzy tej harmonii, która tutaj się wytworzyła. No i tu jest, no to trudna decyzja będzie. No zobaczymy, jakie będą możliwości na rynku w ogóle pozyskiwania, Dokładnie, pozyskania kogoś zobaczymy, co takiego. będzie dostępne w ogóle, nie? Ale no dobrze mieć takie problemy, myślę, nie? No, w porównaniu z tym, co było przez tyle Dokładnie. kilka ostatnich lat, to ja się cieszę, że się martwimy tym czymś takim, a nie problemami typu, czy zatrzymamy swój pik w top 3 na Wiesz co, przykład. ja myślę, że po tym, co przeżywaliśmy przez ostatnich 7-8 lat, po tym, jak dostawaliśmy po dupie, jak z nas szydzono i tak dalej, to mi się wydaje, że należy nam się jak w Subuda taki sezon, gdzie właśnie wreszcie jest rewanż i wreszcie można czerpać radość z oglądania tej drużyny, jest po co wstawać o 4:30 i ja mam tak, że czekam na kolejny mecz Jeziorowców, bo nie mogę się go doczekać, bo wiem, że czeka mnie coś fajnego i z przyjemnością się to ogląda i aż mi naprawdę miło zarwać nockę, no. No tak, no i przede wszystkim taki, nie wiem, czy też tak masz, ale oglądam te mecze z dużo większym spokojem, bo z tego zespołu bije taka pewność siebie, że oni praktycznie w każdej chwili z każdym mogą wygrać, z każdej opresji mogą wyjść. Nie mam tych tylu frustracji, co w poprzednich latach. Grają, okej, mają tam jakieś słabsze mecze, słabsze fragmenty, ale generalnie do tych meczów prestiżowych no podchodzą tak, że naprawdę wszystko fajnie tam funkcjonuje. No i nawet jak tam się zdarzają porażki, no to okej, te porażki są na tyle rzadkie póki to, że to już nawet to aż tak nie denerwuje, no bo trudno, żeby zespół miał 23-0 bilans. Więc no, to widać, że oni wiedzą, że są dobrzy
I mają to poczucie, że praktycznie w każdej chwili z każdym są w stanie wygrać. Ja miałem takie wrażenie, jak oglądałem mecz w Portland, gdzie w przeszłości było tak, że mogliśmy grać super spotkanie w Portland, ale przychodził moment i Lillard przejmował spotkanie, walił jakieś truje, czy CJ McCollum i było po ptokach. I oglądałem ten mecz i tak prowadziliśmy 15 w pewnym momencie, tam w trzeciej kwarcie, i tak sobie myślałem, kurczę, nadejdzie taki moment, że pewnie Lillard zaraz zaskoczy, trafi dwie, trzy trójki, jakieś gwiazdy, coś, i zacznie się nerwówka. Tymczasem oni spokojnie dowieźli ten mecz do końca i to nie pierwszy raz w tym sezonie. Znaczy, w ogóle zauważyłem, że im dalej w las, tym te zwycięstwa Lakersów są takie bardziej okazałe, że na początku to było tak ledwie, ledwie, nawet musieli bardzo często gonić, wyciągać. Natomiast tutaj coraz lepiej zaczyna to wyglądać, co mi się bardzo podoba. I no, ten mecz w Portland, no to tak. No też ostatnio ci mówiłem, nie, że brakuje mi właśnie tego, żeby docisnęli ten pedał i wygrali mecz wysoko, a nie bawili się z rywalem i niepotrzebnie była nerwówka w końcówkach. I to właśnie było widać w ostatnich meczach, na przykład z Utah, to przecież tam LeBron i Davis zagrali po 20 parę minut tylko, bo załatwili sprawę po Tak. 3 kwartach praktycznie. I I właśnie o to to jest chodzi. prawdziwy, i to jest prawdziwy load management. Tak, to dokładnie tak, dokładnie tak. Chociaż Clippersi też zrobili load management z Milwaukee, sobie po 3 kwartach przegrywali chyba 40-takiem i już mogli posadzić Leonarda, więc to różne podejścia są do No tego. tak, różnie można do tematu podejść i różnie go zrealizować. Jeszcze tak, powracając jeszcze do tematu defensywnego, to jeśli chodzi o tych zawodników, którzy w obronie mają najlepsze statystyki zaawansowane, jest taka statystyka, która... Jesteśmy jedyną drużyną w lidze, która na 5 pozycjach, sorry, na 4 z 5 pozycji ma zawodnika w top 5, jeśli chodzi o defensywny rating. I zgadnij, którzy to zawodnicy. No cóż, no będę trochę oszukiwał, bo też to widziałem, więc... No to tak to się nie bawimy, tak to się nie przyznam bawimy. się, przyznam się, mogę się nie przyznać, kurde. No to zobaczymy, czy pamiętasz, dobra. Na pewno jest Caruso, Danny Green, Davis i teraz nie pamiętam, chyba Dwight. Czy McGee? McGee jednak, McGee, dobra. No, McGee. Trochę mnie zaskakuje, ale z drugiej strony pozycja niskiego skrzydłowego jest tak nabita, jeśli chodzi o obrońców, bo jest Kawhi, jest tak. Isaac, Anunoby, Butler, Barton, tam jest, no, LeBron musiałby chyba zagrać najlepszą defensywę w obronie w historii swojej gry w NBA 17-letniej, żeby się chyba przebić do top 5. Natomiast super, że to aż tak wygląda, że mamy na każdej pozycji elitarnego obrońcę w tej lidze. I to jest chyba podstawą tych sukcesów tej drużyny, tak? Był taki moment, że co prawda traciliśmy więcej punktów w niektórych meczach, ale ja mam wrażenie, że to dlatego, że oni sobie po prostu trochę tak odpuścili, że stwierdzili, że okej, wygramy to i tak, nie męcząc się aż tak mocno w obronie. I stąd te wygrane takie trzycyfrowe, gdzie drużyny przeciwne też nam sporo rzucały. No i co, Jędras? Co ja tu mam jeszcze spisane? Dobra, Vogel i Pelinka, słuchaj, bo tutaj przed sezonem tak naprawdę po Pelince jechano jak po burej suce. Praktycznie każdą decyzję, którą podejmował, to było źle. Źle, że tylu oddał grajków za AD. Źle, że Magica Johnsona spuszczono i on został sam. Gość, który nie ma doświadczenia według niektórych i tak dalej, i tak dalej. Źle, że nie podpisał Montego Williamsa. Źle, że odpuścił, nie dał się... Nie przystał na warunki Tyrona Lu, źle, że czekał tak długo na Kawaja, źle, że przepłacił danego Greena, źle, że dobrał taki skład, jaki dobrał, a tu się okazuje, że tak jak przed sezonem mówiłem, że tu jest wiele czynników, gdzie jest znak zapytania i to wszystko musi zatrybić, żeby to wszystko, żebyśmy liczyli na to, że ten zespół może o coś pograć w tym sezonie, no to wychodzi na to, że Pelinka praktycznie każdy ruch, który zrobił, no to przynosi efekty, co? Tak, no tak jak już przed chwilą mówiłem, to jest trochę zespół zbudowany przez zawodników, wydaje mi się, wydaje mi się, że tutaj takim głównym architektem jest LeBron, natomiast to, czego ja wymagam i oczekuję i co mnie zadowoli w przypadku naszego managementu, czyli Pelinki i Rambisa, który też tam przecież odgrywa ważną rolę, to jest to, żeby oni nie przeszkadzali, niczego nie spartolili po prostu, bo to było to, co było irytujące w trakcie off-season, że wydawały się proste ruchy, które niepotrzebnie były komplikowane, jak choćby cała ta afera trenerska.
No do dziś cały czas zastanawiam się, jakby wyglądał w ogóle w duecie z Tyronem Lue. No ale nie narzekam, bo w ogóle jako główny trener spisuje się świetnie. Więc na razie to jest fajne, nietypowe dla kibiców Lakers, którzy pamiętają ostatnie lata, to jest to, że nie ma żadnych skandali, nie ma żadnej dramy, jest cisza, spokój, zarząd jest gdzieś tam w tle, robi swoje, nie wychodzi przed szereg, zespół gra dobrze i to jest fajnie, bo atmosfera jest w końcu zdrowa, nie ma atmosfery toksycznej, nie ma tych ciągłych jakichś dziwnych wypowiedzi, ciągłych kontrowersji, jak było z Magiciem, niepotrzebnych plotek. Wszystko jest fajnie, i właśnie nikt nie przeszkadza, i o to właśnie chodzi. I o to chodzi, nie? Wiesz, teraz to jest dużo łatwiej utrzymać pozytywną atmosferę, gdy zespół wygrywa, bo Oczywiście. to bardzo ułatwia wszystko. Zresztą chyba Magic Johnson na samym początku sezonu tak to skomentował, że jak wygrywasz, to nie ma problemów. Jasne. Chociaż z drugiej strony jest kilku zawodników, którzy mnie grają, na przykład Jared Dudley, który jest weteranem, praktycznie dostaje jakieś tam ogony. Jest Dwight Howard, który mógłby na przykład się domagać miejsca w pierwszym składzie. Jest Kuzma, który wychodzi z ławki, który gra też trochę w kratkę, ale mógłby się domagać większej ilości minut czy innych zadań ofensywnych. A tutaj nikt nie narzeka, każdy robi swoje i no tutaj duże propsy dla Vogla za to, że to tak poustawiał. I to nawet mówił gdzieś czytałem na The Athletic chyba w którymś tam ostatnim artykule, że Vogel kupił zespół. W sensie zawodnicy Zgadza się. totalnie mu zaufali. To jest to, co Rondo mówił też, że to jest najlepszy sztab, z jakim on miał do czynienia. A Rondo przecież tych sztabów szkoleniowych miał, bo i Ricka Carlisle w Dallas, i w Bostonie miał przecież Doka Riversa, także no to nie są leszcze, Stefan. A tutaj, no kurczę, no, która minuta? 36. Zobacz, jedna, 36, ja dopiero pierwsza skurczę powiedziałem. Szacun. Szacun, rozwijam się. Im starszy, tym jak wino, jak Kobe. I, no, i tutaj trzeba przyznać, że Vogel naprawdę, no, to jest niesamowite, że było dużo znaków zapytania, bo po tym, co pokazał w Orlando, to tak różnie to miało być. A tutaj, no, wszyscy, od LeBrona, tam nawet była taka sytuacja chyba, że on klepnął w tyłek ostatnio w ogóle, tak? Tam przy Tak, jakiejś tam też było akcji, wielkie, więc wielkie halo z tego. to też pokazuje, że jest pomiędzy nimi dobra chemia, że LeBron wie, że ma do czynienia z fachowcem, a nie z jakimś dzięciołem. Przypomnij sobie czasy Tyrona Lue w Cleveland, kiedy to różnie bywało i rzucał w niego ręcznikiem i wiele takich różnych dziwnych rzeczy było, a tutaj no nie ma się do czego przyczepić. To jest chyba najważniejsze w tym momencie i trzymajmy kciuki, żeby jak najdłużej się nie było do czego przyczepić. Tak, bo w ogóle wydaje się, z jednej strony takim trochę osobowościowo sprawia wrażenie takiego przeciętnego Janusza za przeproszeniem. I to chyba jest dokładnie to, czego właśnie klub, który zwykle jest znany ze skandali, z dramy, to chyba właśnie taki zwykły gość, totalnie zwykły, normalny, bez wielkiego ego. Trener to jest chyba dokładnie to, czego ten zespół potrzebował. Natomiast za tą maską takiego sympatycznego Kazimierza, sąsiada z podczwórki, kryje się no, bardzo inteligentny koszykarski umysł, Bestia. który zdaje się też przede wszystkim jest zawsze świetnie przygotowany. To jest też to, chyba czego brakowało Waltonowi, który ze swoim podejściem takim trochę luzackim. Natomiast to jest, wydaje mi się, też to, czym w ogóle zdobył zawodników. On się świetnie przygotowuje. On zawsze jest gotowy na każdego rywala. Ma mnóstwo pomysłów. I to jest też to, bo jak wiemy, LeBron James też jest właśnie takim umysłem koszykarskim, który zawsze jest świetnie przygotowany, świetnie zna zagrywki rywala. I żeby zdobyć jego szacunek, to trzeba być na podobnym poziomie, też mieć podobnie zaangażowanym w tę robotę. I w ogóle właśnie to ma, i to właśnie robi, to jest, myślę, jego tajemnica sukcesu. Natomiast jedno, co mnie zaskakuje w tym sezonie, to u Vogela, to jest to, jak Lakersi grają w ataku, zwłaszcza ostatnio. No nie spodziewałem się, że to będzie tak wyglądać. No w ogóle to był zawsze trener defensywny. Jego drużyny broniły, w ataku bywało różnie. Te ataki no, były lepsze, były gorsze, ale no, nigdy to nie był zespół grający taką swobodną, ładną, zespołową koszykówkę. A Lakersi w ostatnich meczach to naprawdę od paru tygodni ten atak wygląda fenomenalnie, jest mnóstwo Jest ruchu. kilka takich setów, które robią Tak. punkty i to niekoniecznie LeBron musi brać w tym udział, nie? Dokładnie, bo i Bradley tam
sobie fajnie pogrywał. Teraz jego rolę Po tych KCP, zasłonach. tak, po tych podwójnych zasłonach. Z tego jest mnóstwo rozwiązań i był taki moment w meczu z Utah, nie wiem czy kojarzysz, w trzeciej kwarcie, kiedy trzy razy, w trzech akcjach z rzędu KCP zdobywał Tak, punkty spod kosza tak. po tej samej akcji. Po prostu było to fenomenalne, po prostu wow. A w Portland Ale z te kolei, podania LeBrona też tak. były, powiem ci, takie. To, jak człowiek jest do tego przyzwyczajony, to o, tam LeBron podał pod kosz, ale Tak. to są takie bullet pasy, Dokładnie. kurczę, coś Ale z kolei pięknego. w meczu z Utah, przepraszam, w Portland, próbowali zagrać podobną akcję, tylko Blazers troszkę lepiej to pokryli. KCP dostał piłkę, ale nie miał pozycji do rzutu, ale odegrał piłkę Aha. do rogu na trójkę do Greena i Green trafił trójkę. I to było właśnie kolejny przykład na to, że Lakersi byli na to przygotowani. Że każde zagranie ma kilka opcji i KCP jak Tak, ma layup, to tak. rzuca layup, ale jak jest obrońca, to on wie dokładnie co ma robić, bo to jest opcja B, opcja C, opcja D w każdej akcji. I to jest właśnie symptomatyczne dla dobrej ofensywy w NBA. Nawet tą podwójną zasłonę, którą grają na niskiego, który wychodzi z lewej strony w środek boiska po tych dwóch zasłonach, to zagranie też ma kilka rozwiązań, bo on może wjechać pod Tak. kosz, rzucić z pół dystansu. Tam jeszcze jest druga zasłona pomiędzy wysokimi w międzyczasie, więc ścina jeden z tych wysokich, to się kończy bardzo często alejupem, czy to do Dwighta Howarda, czy do Antonego Davisa. Więc no to trzeba tutaj przyznać, że tak, że w ofensywie też robią robotę. Zresztą ofensywnie to my jesteśmy też chyba topową ofensywą w tej chwili w W tej NBA, tak? Jeśli dobrze kojarzę. Chwili piąta. Piąty W atak w tej tej chwili chwili piąta. jest. No to, Tak, a na szacun, bo początku tak. niedawno byli 7-15, tak? Coś Tak, koło gdzieś tam tego. nawet było Środek stawki. koło 20 chyba nawet na początku Nawet było. Od koło tego się 20. No zaczynało. więc Wygrywali oporą. o tym mówiono, że ten zespół ofensywnie to jeszcze z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc będzie się poprawiał. I to zawsze tak było z drużynami LeBrona, szczególnie kiedy po raz pierwszy się spotykają, bo tutaj na papierze to jest dużo ciekawych rozwiązań. Natomiast mnie się wydaje, że tutaj cichą krecią roboty robi Jason Kidd, że to on tutaj dużo macza przy tej ofensywie, bo to był gość, który rozbijał rywali w ofensywie na czynniki pierwsze, wiedział, gdzie ma zagrać, jak się ustawi zawodnik, wyprzedzał ruchy na trzy do przodu. I myślę, że to jednak Jason Kidd swoje robi w tej ofensywie. No właśnie jestem ciekaw. Ja sam też przyznaję się, że byłem sporym przeciwnikiem tego ruchu. Nawet ostatnio, nawet jak pisałem taką zapowiedź, która okazała się niedawno w Magic Basketball, reklama, zapowiedź sezonu Możemy reklamować, Lakersów. bo słuchaj, no możemy reklamować, bo jakby nie było, wchodzimy No tutaj tak. w rodzinę Magic Basketball na YouTubie, tak? Więc jak najbardziej Dokładnie. reklamujemy i zachęcamy wszystkich do zakupu Więc właśnie takie moje wypociny pojawiły się w ostatnim numerze, który wyszedł kilkanaście dni temu. I tam między innymi sporo miejsca poświęciłem właśnie krytyce tego, że Jason Kidd znalazł się w sztabie trenerskim Lakersów. Bo wiadomo, jaką ma historię. Natomiast no, póki co nie wydaje się, żeby stanowił jakiekolwiek zagrożenie. I sam jestem ciekaw, jaką ma rolę, bo jako head coach no, raczej wyglądał słabo. Natomiast Lakersi grają super, więc ktoś w tym sztabie trenerskim musi coś mieć na to wpływ. Kto jest poza Kidem? Jest Lionel Hollins, jest Phil Handy, który raczej jest od rozwijania zawodników pracy indywidualnej. Więc no, kto wie, jaką tam rolę ma Kid. No, jakby nie patrzeć, wybitny rozgrywający, może i on tam swoją cegiełkę wnosi. Teraz tu bardziej widzę z jego strony wpływ na Rajona Rondo, który podobnie jak Kid pod koniec kariery zamienił się nagle w solidnego strzelca. Nie wiem, co w Rondo wstąpiło, ale facet trafia 50% trójek. Nie wiem, o co chodzi. Dokładnie, dokładnie. To nikt chyba nie wie, o co chodzi, ale tak zawodnicy niektórzy mają po prostu, że z wiekiem no ileś tych rzutów już oddali, już chyba ta pamięć mięśniowa jest taka, że no, nie można nie trafiać. I no, Rondo w ogóle ostatnio miał kilka takich spotkań, gdzie troszeczkę więcej pograł. I poza trójkami to jeszcze też pokazał jakieś tam wjazdy, jakieś tam podania, asysty, ciągnął grę z ławki. Także no, Oby też spoko, no. ten uraz, który ostatnio doznał, nie okazał się poważny, bo no nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale wolałbym, żeby nie opuszczał meczu w Rondo, dopóki gra tak jak teraz. Naprawdę, no wiadomo, że w obronie jest słabszy, ale udaje się go ukrywać. Natomiast w ataku naprawdę gra generalnie dobrze. No, te trójki to jest w ogóle hit. To na pewno gdzieś tam po drodze tak skuteczność spadnie, no bo 50% przy Nie całkiem przyzwoitej utrzyma. ilości, no to jest kosmos, ale też osobiste poprawił. I generalnie to też ma swoją sporą rolę w tym, że Lakersi coraz lepiej radzą sobie bez LeBrona na parkiecie, bo przez pierwsze tygodnie sezonu atak Lakersów totalnie się sypał, kiedy LeBron siadał na ławce.
Tam różnica była olbrzymia, natomiast jak sobie patrzyłem te ostatnie kilka, nie wiem, 5-10 meczów, od kiedy jest Rondo, no to wygląda to coraz lepiej i faktycznie, kiedy James siedzi na ławce, to Lakersi sobie radzą w ataku. Może nie grają tak dobrze jak z Jamesem, ale nie ma tragedii, spokojnie sobie może James odpoczywać, bo jest Rondo, jest Davis i oni atak ogarniają, natomiast też widzę, że w ogóle czasami próbuje grać z piątką bez Davisa, bez LeBrona, na razie ostrożnie bardzo, po parę minut. Ale dobrze, że próbuje, bo im więcej minut na ławce zdoła kupić Davisowi, LeBronowi, tym potem to zaprocentuje jeszcze bardziej. Dokładnie, dokładnie. Ja jeszcze tylko chciałbym tutaj o Dwightie Howardzie chwilę pogadać, bo ciężko nie docenić tego, co on robi na boisku, bo fenomenalnie gra jeden na jeden, walczy o każdą zbiórkę i to mi się podoba, że praktycznie w każdym meczu zalicza jedną czy dwie takie akcje, kiedy wygrywa walkę o pozycję przy zbiórce i może tej piłki nie zbiera, ale udaje mu się wywalczyć faul wysokiego rywali, bo nie są w stanie z nim fizycznie się przepychać pod koszem, wygrać tą walkę. I to są też takie plusy, bo to jest jakby nie było nowe posiadanie dla Jeziorowców. I cieszę się, nie spodziewałem się, że to nastąpi, ale naprawdę się cieszę, że ten gość jest w tej drużynie. No tak, to już mówiliśmy, że to jest wielkie zaskoczenie. No, rzadko się zdarza w ogóle, bo taka refleksja mi naszła, że żeby sprawdzał się tak skrajnie optymistyczny scenariusz, no bo zawsze jest ileś tam znaków zapytania. Tak, Wiadomo, my tak. liczymy na to, że się uda, hejterzy, że się nie uda, a prawda leży po środku. A tutaj okazuje się, że na razie naprawdę sprawdzają się generalnie te wersje optymistyczne, bo, no bo... Praktycznie przy każdym grajku. Tak, jeszcze tylko brakuje, żeby Kuzma zaczął rzucać po 20 punktów na mecz, bo tak Przepraszam. naprawdę tylko tego Kuzmy chyba jeszcze brakuje na tym poziomie, jaki Ale oczekiwaliśmy. Kuzma już ma dużo lepszy, już ma dużo lepszy ten okres ostatni gry niż Tak, początek sezonu. tak. Początek sezonu, ja myślę, że u niego dużym faktorem są jednak te urazy Na i pewno. kontuzje. On jakby nie było, miał złamaną, pękniętą kość w stopie, tak? To było to? Nie wiem, czy kość, coś było ze stopą, możliwe, nie jestem Coś pewien. tam było fraktur, czyli coś tam było pęknięte w każdym razie. I wydaje mi się, że to nawet na filmikach, na którymś koncie twitterowskim, takiego fanpage'u o Lakersach, ktoś to rozbija na czynniki pierwsze, że właśnie Kuzma, czy w zespole USA teraz w wakacje, czy w zeszłym sezonie, był taki no, dużo szybszy, dużo bardziej wybuchowy, więcej danków i tak dalej. A teraz sam Kuzma niedawno mówił, że on ledwie dankuje, więc on chyba jeszcze nie jest w pełni zdrowy, w pełni formy. Plus jeszcze ten uraz oka, którego się gdzieś tam nabawił w międzyczasie, więc Tak, ja potem bym kostkę jeszcze. podkręcił. Tak, więc ja bym jeszcze spokojnie poczekał, bo myślę, że on i tak jest trzecim punktującym drużyny, bo z ławki rzuca chyba więcej niż 10 punktów na mecz, co jest całkiem solidnym wynikiem, a przy tej obronie, przy tym ataku, to my w sumie więcej od niego nie oczekujemy. Choć gdyby mi ktoś przed sezonem powiedział, że trzecim punktującym będzie Kuzma z ławki i będzie zdobywał tylko 10 czy tam 11 punktów na mecz, i to ja bym się złapał za głowę i powiedział, że no to będziemy mieli duże problemy, żeby cokolwiek ugrać, a tu się okazuje, że no tu reszta daje dużo więcej i wcale tego Kuzma aż tak dużo nie potrzeba. No tak, póki co nie, natomiast będzie taki moment pewnie, kiedy jego punkty będą potrzebne. No właśnie, a propos, no ciekaw jestem, no kiedy zdarzy się jakiś kryzys Lakersom, bo na razie jest cud miód i to będzie taki w sumie, na pewno czeka nas jakiś test, jak pojawi się lekka zadyszka, jak wtedy ta cała chemia, cały ten zespół zareaguje na to. Teraz akurat będzie okazja, bo znowu przed nami seria wyjazdowa na wschód, No właśnie, i o tym chciałem sobie pogadać. którą zakończymy meczem z Milwaukee, które do tej pory gra Kosmos i właśnie zdemolowało Clippersów. No i teraz tak, my nagramy sobie podcast za 2 tygodnie, taki przedświąteczny, w którym złożymy Wam wszystkim naszym słuchaczom życzenia i nie tylko. Natomiast skupmy się teraz na tym tripie, bo dzisiaj grałem z Minnesotą. No, z całym szacunkiem dla Minnesoty, ale jeżeli Jeziorowcy chcą się bawić w tym roku w temat mistrzostwa, to nie powinni przegrywać spotkań u siebie z Minnesotą, więc liczę, że wyjdą zmobilizowani i pociągną temat tak jak w tej serii wyjazdowej. No a później zaczyna się bardzo fajny 5-meczowy trip wyjazdowy na wschodnie wybrzeże. I tutaj mają Orlando, mają Miami Heat, mają Atlantę, Indiana Pacers i Milwaukee Bucks. Tylko Atlanta z tych drużyn nie ma dodatniego bilansu. Miami chyba u siebie jeszcze w ogóle nie przegrało w tym sezonie, więc to wygląda
Całkiem, już sobie to sprawdzam. Gdzie mam wschód? Tu mam wschód. Miami u siebie jest 9-0. Później mamy Wow. Orlando, które u siebie jest 8-4. Później mamy Atlantę, która jest 3-8. No ale u siebie Atlanta w meczu z Lakersami, no to Trae Young może naprawdę pocisnąć. W zeszłym roku mieliśmy bardzo duże problemy z Atlantą chyba na wyjeździe. Pamiętam, że Trae tam pozamiatał po przerwie i chyba nawet przegraliśmy. Tak. Natomiast co ciekawe, w Atlancie zawsze jest bardzo dużo kibiców jeziorowców. Swego czasu, jak przyjeżdżali jeziorowcy z Kobasem, kiedy były czasy mistrzowskie, to tam było 70% trybun, to byli kibice Lakersów. Że zawodnicy Atlanty nawet byli mega wkurwieni i mówili, że to tak nie powinno wyglądać. I później jedziemy dalej. Indiana Pacers u siebie 9-2. I kończymy Milwaukee Bucks 10-1 u siebie. Także nawet te bilanse Denver, czy Utah Jazz, czy Portland, to no Portland u siebie ma w tej chwili 4-5 po porażce z nami, ale Denver i Utah Jazz to tak mieli po jednej, po dwie porażki przy prawie 10 wygranych, więc to mniej więcej ten poziom grania będzie. No i powiedz mi, czego się spodziewasz po tym wyjeździe na 5 spotkań? Nie gramy żadnego meczu back-to-back, to jest na pewno Tak. duża zaleta, Tak. ale rywale z jednej strony to nie są super, bo tylko Milwaukee ma jakiś niesamowity bilans i Miami Heat, natomiast no Indiana w sumie też ma solidny 15-8, także to nie są przelewki. No, na pewno ciężki wyjazd, no, może nie tak doceniany wyjazd, jeśli chodzi o siłę rywali, jak ten Portland Salt Lake City i Denver, natomiast chyba no, ciężko będzie zrobić 3-4 wygrane, jak ty to widzisz? No właśnie trudno przewidzieć. Jak zwykle będzie wszystko zależeć od tego, jak do tego podejdą. No na tym tripie zachodnim wyszli mega zmobilizowani, tak jakby chcieli wysłać wiadomość całej lidze. Taki to był statement z ich strony. Tak, bo tu tyle Pytanie. gadania się zaczęło na temat Tak. tego, że mieli słabych rywali do tej pory, że Tak. oni chyba stwierdzili, że pokażemy im. No i pytanie, czy teraz jakie podejście będzie teraz? No ja to widzę tak, że z takimi drużynami jak Indiana czy Orlando, rok temu Lakersi zanotowali bardzo dotkliwe porażki, tam zostali Tak. zdemolowani w tych dwóch meczach, więc myślę, że LeBron o tym pamięta i mam nadzieję, że tutaj będą mieli jakoś na uwadze, żeby tym razem lepiej się zaprezentować w tych halach. No ja bym chciał, Wejdę żeby w ci w końcu, słowo, no, wejdę ci w słowo, jasne, poczekaj, jasne. bo jeżeli chodzi o pamięć LeBrona, to jest niesamowite. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, co się działo w meczu z Portland z Hezonią. Właśnie o tym, a właśnie, dobrze, że mi o tym przypomniałeś. Tak, ja właśnie chciałem o tym powiedzieć też, że czy to jest przypadek, że co LeBron zaczął robić, kiedy krył go Hezonia i czy przypadkiem pamięta o Aha, pewnej sytuacji z Madison Square Garden sprzed roku. Myślę, że doskonale pamięta i no to był taki rewanż. No, praktycznie myślę, że taką samą radochę z tego, co robił LeBron na Hezonie, mieli kibice Dallas Mavericks, kiedy Luka Doncic odegrał się tą trójką w twarz No LeBronowi. zapewne tak, zapewne tak. No. Więc Dobra, wracamy do tego tripu tak, wyjazdowego, no tak, jedziesz. więc no Orlando, z Orlando nie wiem czemu Lakersi rok do roku od jakiegoś czasu dostają po tyłku strasznie, więc mam taką nadzieję, że może w końcu wypadałoby to przełamać, tym bardziej, że Orlando gra teraz bez Vucevicia, więc to zespół, który talentem mocno odstaje. Miami, bardzo trudny rywal oczywiście, świetnie, świetna, świetny zespół, może nie, na papierze nie wygląda tak dobrze, ale jest to wszystko świetnie się klei, zazębia, no i oczywiście Jimmy Butler, natomiast tutaj liczę, znowu liczę na LeBrona, bo bankowo będzie chciał się pokazać w Miami, w końcu grał tu kilka lat, pamiętam, że rok No temu chyba tam tak. 50 punktów rzucił. Więc jestem Tak, pewien było, tutaj, było. oczekuję, że Lakersi do tego meczu podejdą poważnie, tym bardziej, że to jest piątek, więc bardziej bym się martwił, gdyby mecz w Miami był w niedzielę, po całym weekendzie. A, bo wiadomo, co w Miami zwykle się dzieje, jak tam drużyny spędzają dwie noce weekendu na przykład. South Beach imprezownia. Różnie potem jest z formą niedzielną, natomiast piątek to jeszcze przed weekendem, więc myślę, że Lakersi będą całkiem rzeźcy. O Indianie mówiłem, Atlanta. No nie zdziwię się na przykład, jeżeli Lakersi przykładowo pokonają Orlando i Miami, to nie zdziwię się, jak wtopią w Atlancie. Po Dokładnie. takich meczach takie lekkie rozluźnienie. No i Milwaukee, wow, to jestem bardzo ciekaw. Milwaukee gra fenomenalnie w tej chwili, robi jakieś kosmiczne wyniki. Bilans mają taki sam jak Lakers, ale po prostu no, demolują drużyny, jeśli chodzi o różnicę, po prostu jaką wygrywają mecze. No i Giannis gra fenomenalny sezon. Więc no, to co zrobili Clippersom, no to aż strach, aż żal było patrzeć.
Więc no te, tutaj nie podam swojej prognozy. Nie mam pojęcia, jak to się skończy. Jestem bardzo ciekaw tego meczu i to jest chyba taki będzie najlepszy miernik ze wszystkich dotychczasowych spotkań dla Lakersów. No ale co? No, chciałbym, no myślę, że dobrze by było skończyć ten trip z bilansem dodatnim. 3-2 byłoby ok, 4-1 byłoby super. Tak bym to widział. Tak jak mówisz, też bym chciał, żeby przynajmniej był to bilans dodatni. Natomiast po zeszłym sezonie, kiedy były jakieś takie serie, gdzie sobie prognozowaliśmy i to nigdy nie wychodziło, No. to tak mam mieszane uczucia odnośnie tego, czy powinienem prognozować, bo to wiesz, nigdy mi nie wychodziło, a w tym sezonie póki co nie prognozowaliśmy żadnych wyjazdów i świetnie się to sprawdza. Więc może faktycznie przy tym zostańmy. Okej, okay, to ja Wróćmy. zmieniam swój tryb. Cofam. Co? Zmieniam, będą, będzie 0,5, będzie 0,5. Nie było pytania. No. Ja powiem tak. Ważniejsze chyba od zwycięstw w tej chwili w tym wyjeździe będzie to, żeby wszyscy wrócili zdrowi z tego wyjazdu. Zgadza się. I tego bym sobie najbardziej życzył. Mam nadzieję, że tak będzie. To jest dobre podsumowanie na koniec. Dobra, no to co? No to chyba mamy wszystkie tematy Tak, obgadane. Jeszcze coś tak. chciałeś dodać? Nie, temat wyczerpany. Myślę, już prawie godzinka, Solidny także... podcast, solidne tematy. Dużo tych tematów było, natomiast dużo pozytywnych rzeczy. No to co? No to chyba kończymy. Wszystkim dziękujemy za uwagę. Zapraszamy za 2 tygodnie. Przed świętami już będziemy bogatsi o tą wiedzę, co się przez te 2 tygodnie działo, jak grali i tak dalej, i tak dalej. I co? No i chyba tyle. No. Jeszcze będziemy składać życzenia świąteczne, więc chyba nie ma co jakoś tak mega kończyć. Odsyłam wszystkich na Twittera. Dopingujcie Indrasa, żeby w końcu pierwszy raz coś napisał na Twitterze. Nie w odpowiedzi na mój post, tylko Fajta, żeby Mojta. sobie coś zatweetował. Jedziesz, Indras. Dobra, dziękujemy za uwagę. Dzięki. Andrzej Cymorek. I Rafał Niewiadomski.